To było wyjątkowe środowe popołudnie w życiu sandomierskich zuchów i harcerzy. Została powołana do życia 10. drużyna harcerska. W 9. gromadzie przybyło 4 osoby, a jej członkowie odebrali gwiazdkę zucha ochoczego. Ceremonia odbyła się w urokliwej scenerii Parku Piszczele przy płonącym ognisku z udziałem władz ZHP Sandomierz, rodziców zuchów i harcerzy. Harcerze 10. drużyny złożyli przyrzeczenie na ogień zgodnie z harcerskim ceremoniałem. Odebrali krzyże i legitymacje. Wstępujący w szereg gromady zuchowej otrzymali lejki. Zuchy z wielką radością odbierały potwierdzenie uzyskania stopnia zucha ochoczego. To pokolenie, które zachłysnęło się internetem, to już jest dorosłe pokolenie. Teraz myślę, iż jest szansa na to, że to nowe pokolenie, które urodziło się w internecie, zaczyna coraz bardziej lgnąć jednak do tego, żeby spędzać czas inaczej. No to myślę, to jest dużo ciężkiej pracy naszej. Będąc już na kilku spotkaniach takich chówieckich, takich instruktorskich, jakby wybrzmiewa, że jedyne, czego może zabraknąć, to jednak zaangażowanych dorosłych instruktorów mimo wszystko, no bo to bez tego to nie funkcjonuje. Uzasadniał wzrost zainteresowania harcerstwem Piotr Statuch. Jego obecność w strukturach ZHP gwarantuje, że organizacja będzie miała się coraz lepiej. System harcerski oparty jest i ta metodyka, prawda, krok po kroku, i tak naprawdę można jak po sznureczku prowadzić dzieci. Bo żeby na przykład właśnie zdobyć zucha ochoczego, to my naprawdę musieliśmy się raz w tygodniu spotykać i ciężko pracować, żeby zdobyć wszystkie sprawności i wszystkie tropy. To wszystko było związane z wyjściami, z zdobywaniem różnych sprawności grupowych, także sama metodyka, jeżeli się już w to wejdzie, no to jest fantastyczną metodą na wychowanie, na integrację, na współpracę, na zabawę, na te wszystkie pląsy. To, że oferta jest dobrze dobrana do oczekiwań młodych ludzi, potwierdzają oni sami. Moja mama zawsze była harcerką i chciałabym, żebym również podążyła w jej ślady. Na początku nie za bardzo mi się to podobało, a potem tak się zaciągnęłam, że chciałam zostać na później. To co ci się takiego podoba? Że po prostu można być sobą, można sobie biegać, można krzyczeć, można śpiewać. Najbardziej mi się podoba, jak gdzieś wyjeżdżamy, odkrywamy nowe miejsca, jesteśmy z innymi drużynami harcerskimi, z zuchami i po prostu jest tak fajnie. A kiedy było tak fajnie, taki wyjazd? Na przykład ostatnio, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale spaliśmy w Szkole Trójce. Był rajd szlakiem Wisły, tu mam nawet, od 14 do 15 czerwca nocowaliśmy w Trójce i potem szliśmy po prostu po Sandomierzu. W ceremonii uczestniczyły władze sandomierskiego chówca, które także podkreślały zadowolenie z powiększania się szeregów harcerskiego związku. Serce się raduje, szczególnie, że jakby harcerzy i zuchów przybywa. Szczególnie się raduje, że w Sandomierzu przybywa. Powstała właśnie nowa gromada w tamtym roku, teraz już drużyna. Planujemy założenie kolejnych gromad, więc to cieszy. To cieszy, że zuchów harcerzy coraz więcej, rodzice doceniają naszą pracę, chcą, aby dzieci zapisały się do Związku Harcerstwa Polskiego i to raduje. Wyjątkową zbiórkę zwieńczyły pląsy, śpiewy, tym debiut wokalno-instrumentalny Piotra Statucha. Jerzy Strzyż, STV Info.